tak spokojnej miejscowości znajdują się gołębniki, gdzie lata się na bardzo wysokim poziomie. Pan Piotr Ebelewicz wspólnie ze swoim kolegą Karolem Walkowiakiem zgłębili tajniki hodowlane w sposób wręcz perfekcyjny i teraz mogą cieszyć się z efektów swej pracy. Na początku naszego reportażu pytamy pana Piotra, jak to wszystko się zaczęło. Gołębie pocztowe zacząłem hodować w bardzo młodym wieku i już od małego chłopca pociągały mnie i głowa do góry gdzieś tam za gołębiami chodziła. Natomiast do związku już tak na poważnie wstąpiłem w 1989 roku. No i tam po kilku latach prób nabywania jakichś tam gołębi oczowych hodowców sekcji siremskiej zaczęło to po prostu wychodzić. No i tak praktycznie od 1988 roku, gdzie zdobyłem tytuł mistrza po raz pierwszy sekcji siemskiej, z przerwą bodajże roczną czy dwuletnią utrzymuję go do dnia dzisiejszego. Gołębie tak potem już w 1985 roku sprowadzone były od dobrego hodowcy z Rybnika, od Kotryby Zygfryda. Gołębie bardzo dobre, twarde, które robiły całą robotę jak gdyby. Później były dołączone gołębie od Pilichowskiego Zenona, które w połączeniu dodawały jakiś tam efekt. Ale jak wiadomo, czasy się zmieniają i postęp bardzo mocno idzie do przodu. Konkurencja bardzo silna, rośnie co roku i trzeba po prostu szukać czegoś nowego. No i to też właśnie robiłem. Później w 2001 roku utworzyliśmy z kolegą Karolem Walkowiakiem duet, gdyż on już miał gołębie przedtem też i był hodowcą, dość dobrym hodowcą. Ale warunki nie pozwalały mu jak gdyby na hodowanie gołębi samodzielnie, w związku z czym przystąpił do mnie tutaj i utworzyliśmy spółkę taką. Kolega Karol pracował jakiś czas w Niemczech i tam poznał hodowcę takiego niemieckiego, od którego nabył kilka gołębi, dobrych gołębi, nabył ich dużo i po prostu tutaj po pewnego rodzaju selekcji udało się wyłonić jak gdyby kilka dobrych ptaków, które wniosły dość dużo do hodowli. Są to gołębie szybkie, typu takiego właśnie niemieckiego, szybkiego zachodniego powiedzmy. I one jak gdyby przyczyniły się w jakimś sensie do tego, że hodowla idzie w tym kierunku, że utrzymuje się na poziomie, potrafią te gołębie wygrywać i jest jak jest, nie jest źle po prostu i cały czas trzeba myśleć nad tym jeszcze teraz, żeby udoskonalać to wszystko i w ostatnich latach nabyłem parę sztuk od znanego hodowcy z Zabrza, od Marcina Bochynka. Na wiosnę w tym roku zakupiłem też kilka sztuk od Krzysztofa Polskiego z Głogowa. No i teraz w związku z tymi nowymi jak gdyby nabytkami chciałem troszkę więcej młodych wypuścić, żeby to wszystko sprawdzić, zrobić jakąś selekcję. Został wybudowany nowy gołębnik dla gołębi młodych specjalnie, bo tu w tych gołębnikach już trochę brakowało miejsca. I zobaczymy, mam nadzieję, że coś tam się wybije, coś wyłowimy jak gdyby nowego, dobrego, co pomoże w utrzymywaniu dobrego poziomu naszej hodowli i że nie wypadniemy jak gdyby z gry. Wszystko wskazuje na to, iż z gry ta wspólnota tak szybko nie wypadnie, bowiem ciągle szuka się tutaj nowych rozwiązań i wszelkich nowinek hodowlanych.